Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Rozpoczynamy program Komentarze. Gdy mówimy o ofiarach przemocy, najczęściej mamy na myśli kobiety, dlatego że to one same głośno mówią o tym problemie. Z drugiej strony również zdarza się, że to panowie są poszkodowani. Jak to wygląda w praktyce? Dzisiaj gośćmi w studiu są pan Michał Skrzyniarz, organizator akcji Mężczyźni Razem Przeciw Przemocy, Partia Razem. Dzień dobry. Oraz pan Ireneusz Dzierżęga, twórca stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. Dzień dobry państwu. Mąż się nade mną znęca, a żona mnie bije. Czy ciągle trudno nam wypowiedzieć te słowa? Wydaje mi się, że bardzo trudno cały czas. Natomiast w całej tej dyskusji my koncentrujemy się cały czas na ofiarach. A to wydarzenie, które realizujemy i ta idea, którą chcemy przekazać, to jest skoncentrowanie się na sprawcach, którzy w zdecydowanej większości, w 95% według badań profesor Godzińskiej, są mężczyznami. I my jako mężczyźni powinniśmy bardziej zwrócić uwagę na ten problem i bardziej zwrócić uwagę na to, jak zachowujemy się w społeczeństwie. I czyli głównym celem jest, żeby zauważyć, żeby męski głos w dyskusji o prawach kobiet się pojawił. Żeby odwrócić dyskusję, bo my rozmawiamy o ofiarach, ale to nie jest problem ofiar, to jest problem sprawców. I żebyśmy bardziej zaczęli rozmawiać o mężczyznach, którzy dokonują tej przemocy, którzy ze względów kulturowych tak naprawdę w Polsce tej przemocy zdecydowanej większości dokonują. Również wobec mężczyzn, wobec dzieci, wobec innych osób. I temu służy nasza akcja. Nie chciałbym, żebyśmy się wtopili w taką jednostronną narrację, że tylko kobiety są ofiarami, a tylko mężczyźni sprawcami. Pan Michał zresztą sam powiedział, że również mężczyźni są ofiarami przemocy. I ja chcę państwu zaznaczyć, że w ogromnym procencie. I niestety, ale w przemocy psychicznej wobec drugiego, najbliższego członka rodziny dominują kobiety. Ta przemoc fizyczna, którą widać w postaci siniaków, zranień, niewątpliwie przypisywana jest już tradycyjnie mężczyznom, bo on silniejszy, bo on bardziej zadziorny. Natomiast przemoc psychiczna również boli. Czy warto zwrócić na to uwagę, również na ten aspekt przemocy psychicznej, fizycznej, czy to rozdzielamy? Ja dostrzegam to, co pan powiedział, ale ja pan zadam takie pytanie. Czy pan, czy ja zastanawiamy się, wychodząc wieczorem, czy mamy wziąć gaz do torebki? Czy pan się zastanawia, czy ma wziąć gaz? Ja się zastanawiam, że co najmniej połowa kobiet w Polsce ma ten dylemat. Ma dylemat, czy może wypić kolejnego drinka, czy nie może wypić kolejnego drinka. I to wynika z pewnych uwarunkowań kulturowych, które nie są specyficzne dla Polski, są specyficzne w ogóle generalnie dla kultury europejskiej. I temu służy nasza akcja, żebyśmy bardziej zwrócili na to uwagę. Akurat torebek nie noszę, o gazie nie myślę, ponieważ jako mężczyzna... Ponieważ pan nie musi, ja też nie muszę. W pierwszej kolejności będę bronił kobiety, będę bronił dzieci słabszych, szczególnie tych, za których odpowiadam. Ale czy czuję się bezpiecznie? No nie, ja muszę również mieć oczy wokół głowy. Może też moje dawne przyzwyczajenia zawodowe powodują to, że wpatruję się częściej w te ciemne miejsca. Niestety policja nas nie wyręczy. Jak to wygląda od strony kulturowej? No bo zestawiamy z jednej strony kulturę, z drugiej strony zestawiamy naszą codzienność, no i nasze regulacje prawne. Czy polskie prawo jest dobrze przystosowane pod tym względem? Jak najbardziej. Może nie do końca, ale ono nie jest stosowane. Mamy prawo pisane i to prawo, które praktycznie nie jest respektowane ani szanowane również przez stróżów prawa. Inaczej traktuje się mężczyznę pobitego. Traktujmy sprawców jednakowo, płci obojga, i dbajmy o ofiary również jednakowo. Pobity mężczyzna, czy mężczyzna również pobity psychicznie, że tak powiem, też musi znaleźć tą empatię i to równe traktowanie. Państwo do końca tego nie rozdzielacie. Mówicie o przemocy, dlatego są mężczyźni przeciwko przemocy. To właśnie to, co byśmy chcieli w tym dyskursie publicznym odwrócić. Czyli my cały czas w tej naszej rozmowie bardzo dużo mówimy o ofiarach. A my chcemy, żeby sprawcy, którymi głównie są mężczyźni jednak, cały czas to zaznaczę, żeby mężczyźni sami się sobą zajęli. Żebyśmy sami próbowali przeciwstawić się temu, co pan mówi. To będzie też z korzyścią dla nas. Dlatego, że jeżeli pan mówi, że nie zauważa się męskich ofiar przemocy fizycznej, ja się z panem zgodzę, bo to jest dokładnie zgodne z kanonem kulturowym, który obowiązuje. Bo ten mężczyzna jest w pozycji siły, to mężczyzna jest w pozycji władzy i w momencie, w którym zostanie pobity, bo to tak trzeba nazwać, nieważne przez kogo, czy przez kobietę, czy przez mężczyznę, nie jest traktowany poważnie.
jest wręcz wyśmiewany przez społeczeństwo. No nie bo inaczej. Jak to? No dał się pobić. I ta akcja, której my uczestniczymy, którą inicjujemy, ma właśnie służyć takiej zmianie. Tak natura nas sformowała, że powinniśmy dbać zawsze historycznie, naturalnie. Prawem mężczyzny i obowiązkiem było dbanie o rodzinę, chronienie tej rodziny, chronienie kobiety, chronienie swoich dzieci na zewnątrz i w tym momencie utrzymajmy to. Jeżeli w to wpiszemy tą narrację kultury na poziomie dżentelmeńskim, to będzie z tego tylko i wyłącznie pożytek. Panie Michale, zgodzimy się, bo westchnięcie było bardzo zauważalne, ale bardzo proszę. Nie zgodzimy się. Nie zgodzimy się, dlatego że naszym zdaniem źródło agresji, która występuje z kierunku od mężczyzn do kobiet, wynika właśnie z takiego naturalnego przekonania, że tak było zawsze, że mężczyzna był głową rodziny i że to tak powinno pozostać. No świat się zmienił. 100 lat temu kobiety nie głosowały, teraz głosują. Wydaje się niewyobrażalne, żeby odebrać im głos. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego, w czym kobiety są gorsze, żeby być głową rodziny na przykład. Nie bardzo to rozumiem. A dzisiaj wieczorem w Warszawie akcja Mężczyźni Razem Przeciw Przemocy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo.